powiedziałem na początku, że w Piśmie Świętym jest napisane, ostatni będą pierwszymi. Dlatego wam, moi kochani, wspaniała młodzieży, bo no nie ma takich słów, którymi można was opisać. Bardzo, ale bardzo was kocham i bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. Zapraszam was na scenę. Chodźcie, pokażcie się. Ale jeszcze są pełni entuzjazmu, bo co prawda będziemy to w kościele mówić w niedzielę, za tydzień, ale już dzisiaj powiedzmy, Chrystus zmartwychwstał, bo bez zmartwychwstania Chrystusa nie ma naszej wiary. Dlatego, kochani, bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Wielki ukłon w waszą stronę, bo wykonaliście bardzo piękną, wspaniałą pracę. Zresztą myślę, że było to widać. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Komu jeszcze nie jest zimno, może zostać, będzie pięknie. Witam bardzo serdecznie księdza dziekana, księdza Antoniego Łatkę. Cóż powiedzieć, pochylić głową przed tym, co żeśmy widzieli. Podziękować księdzu Grzegorzowi i wszystkim za tak wzruszające pokazanie tego, co Pan Jezus dla nas odniósł, dla naszego zbawienia. Serdeczna Bóg zapłać, brakuje mi słów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też tym wszystkim, którzy wspierali nasze dzieło swoją modlitwą, swoją ofiarą i swoją pracą. Bóg wam wszystkim zapłać. Ten entuzjazm niech pozostanie w naszych sercach mimo wielkiego tygodnia, bo wyciszając się i tak w szczególny sposób zbliżając się do tej niedzieli, żeby właśnie ten entuzjazm taki mieć, przeżywając zmartwychwstanie Pana Jezusa. Także to był wstęp do tego wielkiego tygodnia. Chciałbym zaprosić też na jutrzejszą drogę krzyżową ulicami miasta, która rozpocznie się o 19 przy kaplicy świętej Jadwigi. Zakończymy ją tutaj na rynku. Niestety mój wzrok oświetlany tymi lampami. Chciałbym zaprosić tutaj księdza prałata na scenę. Bardzo poproszę księdza dziekana, aby nam pobłogosławił. Jeszcze raz Bóg zapłać serdeczne księdzu Grzegorzowi za wspaniałe przygotowanie, z wszystkim, którzy do tego przyczynili, na spokojną noc i szczęśliwe przeżywanie również wielkiego tygodnia. Pan Jezus wam wszystkim niech błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Alleluja, Jezus żyje cały czas. Tak będziemy śpiewać za niedługo. Szczęść Boże, spokojnej nocy i rozgrzejcie się, bo chybaście zmarzli troszkę dzisiaj. Wszystko, troszkę, tylko...
macie bardzo kochane dzieci, naprawdę. Ale co nakrzyżałeś na nie, co nakrzyżałeś?